Oto wykres funkcji różniczkowalnej h jej pochodnej h'. Czterech uczniów poproszono o podanie właściwego, opartego na rachunku różniczkowym, uzasadnienia tego, że h jest rosnąca dla x większych od zera. Połącz uwagi nauczyciela z odpowiednimi uzasadnieniami. Zanim w ogóle popatrzę na uzasadnienia uczniów, no to przyjrzę się temu rysunkowi. No i widzę po prostu, że wykres funkcji h, ten niebieski, Ilustruje to, że na prawo od zera, dla x większych od zera, ta funkcja jest rosnąca. Ale to uzasadnienie, które teraz podałem, nie odwołuje się w żaden sposób do rachunku różniczkowego, tylko do tego, że wiem, jak interpretować wykres funkcji. Żeby podać uzas uzasadnienie oparte na rachunku różniczkowym, no to powinienem jakoś odwołać się do pochodnej tej funkcji. No więc popatrzmy na wykres pochodnej. No i widzimy, że pochodna Przyjmuje wartość 0 w x równym 0, na lewo od 0 jest ujemna, na prawo od 0 jest dodatnia. A tam, gdzie pochodna jest dodatnia, to znaczy, że nachylenie stycznej do wykresu funkcji jest dodatnie, czyli funkcja jest rosnąca. Czyli uzasadnienie oparte na rachunku różniczkowym będzie brzmiało tak, że dla x większego od 0, pochodna jest dodatnia, więc w konsekwencji funkcja jest tam rosnąca. No to teraz zobaczmy, jak uzasadniali. Nasi uczniowie. Tutaj mamy tak. Pochodna funkcji jest. h jest rosnąca dla x większych od 0. No, nie interesuje nas, czy pochodna funkcji jest rosnąca, bo tutaj, jak popatrzymy, to ta pochodna jest rosnąca cały czas. Tutaj w, w, całym, w całej dziedzinie tutaj pochodna jest rosnąca, ale funkcja najpierw maleje, potem rośnie. Istotne jest nie to, czy pochodna jest rosnąca, tylko czy jest dodatnia. Więc to jest. To jest błędna w ogóle odpowiedź. Nie tłumaczy to, dlaczego h jest rosnąca. Tak bym tutaj dodał. Popatrzmy na następne uzasadnienie. Dla x większego od 0, gdy argumenty funkcji rosną, rosną również jej wartości. No i tutaj to jest to, co mówiłem uzasadnienie, które się nie odwołuje do rachunku różniczkowego. W ogóle tutaj do rachunku różniczkowego nie ma odwołania, więc taką odpowiedź tutaj bym przyporządkował. Jest powyżej osi x. Ale co jest powyżej oś x? Wartości funkcji pochodnej. No, gdyby było napisane, że, że wykres pochodnej jest powyżej oś x, jeszcze w odpowiednim przedziale, bo tutaj też nie ma napisane, dla jakiego, w jakim przedziale to jest, no to może to by była dobra odpowiedź, ale tutaj to jest za mało napisane, więc tutaj może to będzie lepiej pasowało. Pasowało. Użyj bardziej ścisłych sformułowań. To nie może być uznane za stosowne uzasadnienie. No, i wreszcie mamy pochodna funkcji h jest dodatnia dla x większych od 0. No i rzeczywiście to jest właśnie ta poprawna odpowiedź. Wspaniale, masz rację.